Zawsze w rytmie, za kwadrans będzie godzina 20. Jakie kompetencje i kwalifikacje, a także jakie cechy osobowości pożądane są przez pracodawców na pomorskim rynku pracy? Czy jesteśmy w stanie przewidzieć, jakie wykształcenie zapewni nam dobrą pracę i jak zmienia się rynek pracy? Na te i wiele innych pytań odpowiadamy w tej audycji. No i teraz po raz kolejny spotykamy się w ramach audycji Pomorski Barometr Zawodowy. Gościem Magdy Kilian jest dzisiaj Marcin Piątkowski, dyrektor Invest in Pomerania w Agencji Rozwoju Pomorza. Cykl audycji Pomorski Barometr Zawodowy współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. www.pomorskibarometr.pl. Tak zwana branża BPO to branża rozwojowa, to też branża przyszłości. Jakie zatem kompetencje, jakie umiejętności osoby, które w tej branży będą szukać pracy, powinny posiąść? Przede wszystkim mówimy tutaj o znajomości języków, ponieważ trzeba by się cofnąć do tego, co to jest BPO, co to jest sektor BPO, SSC. W wielkim skrócie mówiąc, z BPO mamy do czynienia wtedy, kiedy firma zleca innej firmie wykonywanie pewnych czynności, pewnych procesów, jak na przykład fakturowanie, czy też obsługa IT, i jest to zlecenie na zewnątrz. Natomiast SSC, czyli Shared Service Center, występuje wtedy, kiedy firma zakłada sama swoją spółkę, która będzie te zadania realizować. I nie są one bezpośrednio związane z podstawową działalnością firmy. Jakie stanowiska pracy w tej branży są, że tak powiem, do obsadzenia? Sektor BPO, SSC w Polsce bardzo dynamicznie się rozwija. Akurat Trójmiasto tutaj wyrosło na takiego lidera regionalnego. I jeżeli mówimy o rynku trójmiejskim, to dominują przede wszystkim centra finansowo-księgowe oraz centra IT, czyli wszystkie kompetencje związane z księgowością, z obsługą procesów IT są jak najmniej widziane. Czy są osoby, które mają te kompetencje potrzebne do obsługi tego sektora, czy ten rynek pracowników tutaj, że tak powiem, jest na minus? No my akurat jako Trójmiasto jesteśmy w dobrej sytuacji. W ogóle cały rynek jest stosunkowo młody. Co prawda pierwsze firmy z tego sektora pojawiły się u nas już w latach 90., natomiast taki dynamiczny rozwój nastąpił od 2008 roku. W tym momencie szacujemy, że na rynku jest około 40 firm, które świadczą usługi dla biznesu, i te firmy zatrudniają łącznie prawie 14 tysięcy osób. Także rynek jest duży. Dodatkowo, jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że mam ponad 100 tysięcy studentów, no to jest to dostateczna liczba, żeby zapewnić tutaj firmy o tym, że znajdą pracowników. To rzeczywiście branża przyszłościowa. Zatem w jakich zawodach młodzi ludzie powinni się kształcić, żeby pracę otrzymać? Wie pani co, tutaj nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ te firmy bardziej poszukują takich osób, które mają umiejętności miękkie, umiejętności interpersonalne, komunikacyjne i znają języki. Języki to jest podstawa dla pracowników tego sektora. Przede wszystkim języki rzadkie. No my jako Trójmiasto mamy ten plus i tą przewagę nad innymi konkurentami z Polski, ale też z Europy, że mamy tutaj języki skandynawskie, więc fiński, no nordyckie, fiński, norweski, duński, szwedzki, i firmy, które chcą obsługiwać rynki właśnie skandynawskie, no tutaj znajdują najlepsze warunki. Natomiast co do kompetencji osób, to mogą być ludzie z wykształceniem ekonomicznym, także technicznym, jeżeli mówimy o centrach IT, filolodzy, psycholodzy, więc no tutaj tak naprawdę nie ma takiego jednoznacznego profilu pracowników. Czasy się zmieniają i szkoły stawiają na język, i rzeczywiście młodzi ludzie też mają tą świadomość, że język jest bardzo ważny, ale czy na język, na naukę języka nigdy nie jest za późno? Wie pani co, nie, dlatego że język angielski już jest takim językiem praktycznie nietraktowanym jako język obcy. Większość młodych ludzi w sposób komunikatywny się tym językiem posługuje. Natomiast mamy bardzo wiele przykładów osób, które zaczęły się uczyć drugiego języka w późniejszym etapie, gdzieś tam swojej kariery zawodowej, i to nie przeszkadzało im w rozwoju. Proszę wziąć pod uwagę to, że najpierw zaczyna się od jakichś niższych stanowisk, gdzie jakby siłą rzeczy znajomość języka, słownictwo, jakie jest wymagane, jest dużo węższe. I dopiero z biegiem czasu człowiek poszerza tą bazę językową i nabiera coraz większej płynności w komunikacji, więc jest też czas, żeby się tego języka nauczyć. A na pewno firmy pomagają i tutaj dużo robią, żeby pracownicy się pod tym kątem kształcili. Czy wiemy na dzień dzisiejszy, jak bardzo ta branża BPO tutaj na Pomorzu konkretnie tutaj będzie się rozwijała? W całej Polsce w branży pracuje około 110 tysięcy osób. Dane, które mamy z ABSL-u, czyli stowarzyszenia takiego ogólnopolskiego zrzeszającego te centra, mówią o tym, iż cały sektor będzie rozwijać się o około 20% rocznie.
przypadku Pomorza będzie podobnie. Spodziewamy się, że przez najbliższe lata to będzie wzrost mniej więcej 15-20% rok do roku. Czyli podsumowując, jeśli chcemy w tej branży pracować, to jakie kompetencje i twarde, i miękkie powinniśmy posiąść? Przede wszystkim dobra komunikatywność, zdolności interpersonalne, umiejętności autoprezentacji, ale też znajomość języków. Im bardziej, powiedziałbym, egzotyczny język, tym lepiej dla pracownika, bo to się wiąże też z wynagrodzeniem bezpośrednio. Firmy dają specjalne bonusy dla osób mówiących w językach, które nie są bardzo popularne. Cykl audycji Pomorski Barometr Zawodowy współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. www.pomorskibarometr.pl